Cześć kochani, witam Was w filmiku porządkowym. Jak wiecie, zapowiadałam już, że będą pojawiać się teraz takie filmiki. Zastanawiam się, czy nie zrobić po prostu tygodnia porządkowego u mnie tutaj w toaletce. Słuchajcie, już na wstępie chciałam powiedzieć, że ten filmik nie jest zamiarem pochwalenia się tego, co tutaj mam i ile ja już sobie tutaj nie zakupiłam, bo powiem Wam szczerze, jak patrzę na tą swoją kolekcję, to wstydzę się, że jest tego aż tak strasznie dużo. Aczkolwiek powiem Wam, że te kosmetyki, one mnie nie przytłumiają, dlatego że one nie siedzą tutaj codziennie w mojej toaletce. Siedzą tam w komodzie, do której rzadko zaglądam, tylko i wyłącznie, kiedy wymieniam sobie kosmetyki, tak? Nieraz używam tej paletki, czy na przykład jak wymyślę sobie jakiś makijaż, to wtedy zaglądam sobie tam, ale tutaj robiąc codzienny makijaż, to te wszystkie produkty mnie nie przytłaczają. Ja bym zwariowała, jakby tutaj, wiecie, było tak nawalone. Także jest tego dużo. To już jest oczywiście mój problem, moja brocha, tak, jak to się mówi, jest tego dużo i ja oczywiście nie mam, i ja kochani, to nie jest tak, że ja teraz powiem Wam, że nie będę kupować, bo tak na pewno się nie stanie, będą jakieś nowe produkty, które mnie przyciągną, to na pewno się skuszę, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę będę się teraz zastanawiać kilka razy, zanim coś zakupię, szczególnie jakieś palety do oczu. Będę oglądać swoje paletki, które mam, czy aby nie mam tego samego odpowiednika. I oczywiście jakieś tam paletki będą się starzeć, w pewnym momencie też wyrzucę. Kilka rzeczy na pewno zrobię tutaj takie mini rozdanie. Na pewno będzie, myślę, że zrobię na koniec takiej serii, gdzie będziecie mogły wziąć udział, zapisać się w komentarzach z po prostu z chęcią otrzymania takiej paczuszki z moimi używanymi kosmetykami. I to ja już oczywiście zadecyduję, które będę chciała oddać. A na pewno, słuchajcie, jest kilka kosmetyków, które prawdopodobnie będę chciała sprzedać, dlatego że one są relatywnie drogie i nowe. Także no to już szkoda po prostu też mojej kasy, a wiadomo, to nic złego też coś sprzedać, tak? To tak samo jak jest z jakimiś innymi rzeczami. Tak samo z kosmetykami, ale na pewno będzie kilka kosmetyków, które oddam. Słuchajcie, kochani, w dzisiejszym filmiku paletki, to tak na wstępie, nie wiem, czy wytłumaczyłam wszystko dobrze, będę tutaj porządkować. W dzisiejszym filmiku omówię paletki cieni do oczu. I zacznę od najmniejszej w sumie paletki, którą tutaj mam. To jest paletka z Kiko, która pojawiła się kiedyś u mnie w ulubieńcach, którą kupiłam w Niemczech i to jest 03 Elegance, albo nie, tutaj już literki starły z tyłu, nawet Wam nie będę pokazywać. Paletka zawiera 4 cienie, ma do tego lusterko, 4 przepiękne cienie, to są naprawdę moje kolory, ale takie kolory powtarzają mi się też w innych paletkach, dlatego tej już teraz mniej używam, ale to są naprawdę dobre cienie. Ja Wam teraz słocznie będę robić tych wszystkich paletek. I to nie jest tak, że ja nie dotykałam tych cieni, bo oczywiście robiąc filmiki, sama sobie tutaj w domu słucząc, ja je wszystkie dotykałam i tak dalej, ale tej paletki nie zostawię, dlatego że mam też w swojej kolekcji podobne cienie, może i takie same, ale cienie są przepiękne, także ta idzie tutaj do odstawki, ja będę tutaj sobie tutaj z boku odkładać. Kolejną paletką jest paleta Isadora i ja kupiłam ją ze względu na to, słuchajcie, wszystkie pędzelki czy aplikatory, one wylądowały gdzieś w koszu, także ich tutaj nie ma. Tę paletkę kupiłam też w Niemczech w Douglasie, dlatego że ja chciałam mieć szarości. Teraz posiadam już w kilku paletkach takie szarości, dlatego tej paletki również nie zostawiam ze sobą, aczkolwiek to są też dobre cienie, bardzo elegancka paletka, ta też idzie w odstawkę. Następnie przejdę do palet z Zoivy, ja mam ich tutaj aż, kochani, 7 sztuk. I jedną z ostatnich u mnie z nowości to była paletka Coco Blend. Tak się prezentuje, tą na pewno zostawiam, dlatego że używam takich cieni bardzo często i po nią sięgałam również często. Paletka Rodeo. To jest paletką, paletkę,
paletka, której nie zostawię, aczkolwiek ten cień jest tutaj przepiękny. Powiem Wam, że ja bym tam mogła powyciągać kilka cieni, które są niezastąpione, które są przecudne, przecudnie wyglądają na powiekach, no ale nie chcę niszczyć tych paletek, bo szkoda po prostu. Ale to na pewno jest paletka, która będzie świetna do akcentów, tak? Robimy właśnie jakieś akcenty kolorowe na powiece, to nie jest taka paletka do codziennego makijażu, aczkolwiek te tutaj dwa cienie jak najbardziej i je tej najczęściej używałam z tej paletki. Kolejną paletką to jest N-Taupe i tą na pewno sobie zostawiam, dlatego że to są moje takie chłodne, ulubione kolorki, które też często, bardzo często nosiłam tej zimy i na pewno jeszcze będę powracać do tych cieni. Następnie jest to Retro Future, czy coś takiego. I to są cienie, które posiadam też w innych paletkach, ale jeżeli chodzi o ten matowy, kobaltowy kolor, jest przecudny. Tutaj również mamy cienie do akcentów, ten jest bardzo ładny, ale jak mówię, powtarzają mi się te cienie i tej paletki nie potrzebuję. Kolejną paletą jest Rose Golden i tę, słuchajcie kochani, na pewno zostawiam, dlatego że to była swego czasu również moja ulubiona paletka i takowych cieni ja chyba nie posiadam. Nawet nie sprawdzałam, ale te bardzo lubię. Następną, i widzę, że ona mi się tutaj ubrudziła. Słuchajcie, one wszystkie te paletki z Zoewy mają kartonowe opakowania i to nie jest łatwe w utrzymaniu czystości. Naprawdę, ja tą tutaj próbowałam, to jest Natural Yours, próbowałam ją tutaj czyścić i wiecie co, i czyścić tak w koło. Im więcej czyściłam, tym więcej mi się tutaj brudziło. Ta paletka idzie w odstawkę, aczkolwiek uwielbiam, jeden cień jest po prostu dla mnie fenomenalny, to jest Forever Yours, to jest tutaj ten cień, reszta gdzieś mi się tam powtarza w paletkach, to jest cudowna, naturalna paletka. Będę musiała to jeszcze doczyścić, bo coś mi się tutaj pobrudziło. Kolejną Love is a Story, to jest już ostatnia. Ostatnia i tutaj mamy równie piękne cienie, ale po tą paletkę. Słuchajcie, w każdej, mówię, jak mówię, są cienie, które na pewno używam. I tutaj te dwa cienie na pewno bym częściej może po nią sięgała, ze względu na te cienie. I reszta to oczywiście są jakieś akcenty i nie tylko. Ale bardzo rzadko sięgałam po tą paletkę i no szkoda ją po prostu tutaj, to jest śliczny kolor. Taki morski. Szkoda ją, żeby się tutaj marnowała pomiędzy innymi paletkami. Kochani, jedną tak w sumie z najstarszych paletek, którą sama sobie skompletowałam tutaj w Inglocie, to jest najmniej używana przeze mnie paletka samych błyszczących cieni, ale pięknych cieni i nie wiem dlaczego, nie używam w ogóle tej paletki. Na początku byłam zachwycona i dalej bardzo mi się podoba. Z tymi cieniami się tutaj nic nie dzieje. Są naprawdę bardzo takie unikatowe. Ale powiem Wam szczerze, że po prostu nie używam tych cieni. I dlatego ta też, ta paletka pójdzie w odstawkę. Ja Wam tutaj nie będę kolorków wymieniać, dlatego że musiałabym wydobywać z palety. Nie kosztowała mnie mało ta paleta, aczkolwiek ona pójdzie na pewno do oddania. Kochani, następnie mam tutaj Meet Matte Nude i to jest paletka, którą ostatnio zakupiłam i o dziwo ona u mnie zostanie, dlatego że używam tych cieni. Używam szczególnie tego, uwielbiam go do... kiedy robię sobie jakieś mocniejsze załamanie, żeby sobie jeszcze rozetrzeć nad tym, gdzie jakiś ciemniejszy cień wygląda przepięknie. Także tę paletkę zostawię. O dziwo, naprawdę dziwię się, bo na początku byłam z niej, nie byłam zadowolona. Kolejną, którą na pewno sobie zostawiam, to jest Urban Decay Electric, The Electric Palette. Dlatego, że tutaj są kolory zwariowane, kolory, którymi możemy sobie zrobić piękne akcenty na powiekach
I tę na pewno zostawię, bo będę na niej sięgać. Wiem, że przyjdzie lato i znowu będę wariować z kolorami. Także to jest coś, czego codziennie nie używam, ale jak chcę sobie zrobić jakąś fajną kreskę czy jakiś właśnie akcent na powiece, to wtedy po nią sięgam. Kochani, największa paleta, którą mam, to jest paleta marki Glazel. Ja dostałam ją ze stronki ladymakeup.pl. I słuchajcie, ona zawiera tutaj same matowe, przepiękne cienie. Wierzcie mi, to są naprawdę dobre cienie, aczkolwiek bardzo się sypią, jak chcemy aplikować, tak? Czyli jak pędzelek już tutaj umoczymy. Natomiast jeżeli strzepiemy sobie dobrze i wtedy zaczynamy cieniowanie, to się nic nie dzieje. To są bardzo neutralne cienie. Tutaj nawet widzę cienie, które mogłybyśmy użyć jako róż. Dlatego, że powtarzają mi się te cienie, dlatego, że na przykład takiego różu ja nie używam do swoich powiek, dlatego, że no resztę mam, dostałam tę paletkę i chciałabym ją również komuś tutaj z Was sprezentować, to będzie w takim właśnie zestawie, także ta paletka też poląduje. Wyląduje. Kochani, kolejną paletą, którą posiadam, jest to Urban Decay Vice 2. I ze względu na opakowania, ze względu na to tu kryształek, ze względu na to, że ja jednak sięgam szczególnie po te fioletowe kolory, zostawię paletkę, dlatego że no, mam do niej wielki sentyment. Powiem Wam, że to była też jedna taka z droższych palet tutaj u mnie i sięgam po te cienie, bardzo mi się podobają. Ten tutaj to już jest tak wyżłobiony. Poza tym paletka posiada wielkie lustro i potem naprawdę często sięgam. Ta zostaje tutaj ze mną. Paletka Too Faced Chocolate Blend. Chocolate Bar. Również ze mną zostaje. Uwielbiam zapach tej paletki, uwielbiam wszystkie cienie w tej palecie. Może nie wszystkie, ale większość i też często do niej sięgam, po prostu tak jak robię sobie dzienny makijaż, nie przejmując się, czy będę nagrywać, czy nie, bo to też jest różnica u mnie w makijażach, to bardzo często sięgam po tę paletkę. Kolejna jest Naked 3, tej z Urban Decay. Jej na pewno się nie pozbędę, dlatego że to jest paletka, do której zawsze powracam. Zawsze powracam, uwielbiam te cienie, uwielbiam właśnie tą kolorystykę. Ten zestaw jest dla mnie genialny. I ostatnią paletkę, do której również powracam regularnie, to jest Naked 2. I tej oddałam jedynkę kiedyś, dwójki natomiast się nie pozbędę, bo są dla mnie przepiękne również cienie, w zależności na co mam fazę aktualnie. I ostatnią paletką, którą absolutnie zostawiam sobie tutaj u mnie, która jest niesamowicie neutralna, naturalna, przepięknie się blendujące cienie tutaj siedzą w tej paletce i używam bardzo często. To jest paletka T22 z Makeup Atelier Paris. Naprawdę to są przefantastyczne cienie. Kochani, także troszeczkę paletek mi zostało. Ten filmik absolutnie nie ma być, nie mam zamiaru tutaj być jakaś minimalistyczna. Ja te wszystkie palety, co sobie tutaj zostawiam, je nadal używam. Jeżeli będzie taka sytuacja, że przestanę ich używać, że nie będę w ogóle do jakiejkolwiek tej z nich zaglądać, to na pewno też powędrują dalej. Wiecie, ktoś z Was może powiedzieć, po co Ci tyle, na co Ci tyle. To jest, jak mówię, moje hobby, moja pasja i bardzo cieszę się, te kosmetyki sprawiają mi dużo radości, takich hobbystycznych, to oczywiście nie mają wpływu na to, jak na moje samopoczucie, takie wiecie, życiowe, ale uwielbiam sobie do nich zaglądać i często sięgam po te palety, które Wam pokazałam, te sobie zachowam. A kolejne pokażę się już w tym ostatnim filmiku. Zobaczymy, jak to ja to wszystko podzielę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Kochani, dajcie mi znać, czy miałyście w ogóle jakiekolwiek paletki z mojej kolekcji, tej, którą Wam przedstawiłam. No i oczywiście dziękuję Wam bardzo cieplutko za oglądanie tego filmiku. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!